Cześć, z tej strony Adam Pietruszko z Akademii Realizacji Dźwięku i w tym odcinku pokażę Wam, jak zrobić trzy fajne barwy, samplując dźwięk butelki z wykorzystaniem instrumentu Sample One w Presonus Studio One 5. Instrument Sample One znajdziemy w zakładce Instrumenty przeglądarki w kategorii Presonus. Zamiast wciągać pliki sampli do Sample One, skorzystamy z zakładki Record, aby nagrać sampla bezpośrednio do Sample One. Skorzystamy z trybu bramkowanego nagrywania Gate Record, które uruchomi i zakończy się automatycznie w zależności od poziomu wejściowego. Jak widzieliśmy, nagrywanie rozpoczęło się, kiedy poziom przekroczył próg i zakończyło się, kiedy poziom spadł poniżej drugiego progu bramkującego. W zakładce Wave widzimy nasz nagrany plik. Został on zmapowany automatycznie do nuty C1. Jednakże nie jest to wysokość, na której on brzmi. Aby sprawdzić, jaka jest wysokość dźwięku naszego sampla, użyjemy efektu Tuner. Widzimy, że wysokość dźwięku to trochę poniżej D3. Przeciągniemy region na D3 i grając nutę D3 dostroimy w sekcji pitch. Rozciągniemy teraz zakres pokrycia samplem klawiatury i będzie on transponowany, kiedy będziemy grali inne dźwięki. Abyśmy mogli grać nuty trwające dłużej niż czas oryginalnego nagrania, musimy ustawić region zapętlenia. Skorzystamy z loopu typu Release i ustawimy znaczniki zapętlenia. Możemy także skorzystać z crossfade'u. Sample został teraz przygotowany do dalszych działań. Zapiszmy sobie taki surowy stan jako butelka init i będziemy do niego wracać, tworząc nasze barwy. Pierwszą barwą, którą zrobimy, będzie barwa naśladująca instrument dęty drewniany. Jest to instrument monofoniczny, czyli jednogłosowy. Uruchomimy tryb mono. Następnie ustawimy łagodniejszy atak i zanikanie odpowiednią głośności. Przymknijmy trochę filtr i skorzystajmy z odpowiedniej filtracji. Następnie wprowadzimy tremolo, modulując za pomocą LFO o częstotliwości około 5 Hz wzmocnienie dźwięku, czyli jego głośność, w sekcji amp za pomocą gałki LFO. Opóźnimy załączenie LFO. Teraz w sekcji efektów dodamy pogłos oraz delay w trybie panoramowanym. Oraz wprowadzimy glide pomiędzy dźwiękami. Wróćmy do ustawienia wyjściowego i stwórzmy barwę organową. Ustawmy teraz inny punkt startu sampla, aby pozbyć się początkowego zadęcia i uzyskać bardziej perkusyjny atak. Zamknijmy trochę filtr
Krótkie otwarcie filtra na samym początku dźwięku za pomocą odpowiedniej filtracji spotęgowało perkusyjną składową ataku. Użyjmy teraz efektu panoramowania i odrobiny drive'u. Pogłos dopełni naszej barwy. Ostatnią barwą, którą stworzymy, będą egzotycznie brzmiące dzwonki. Przytnijmy start sampla. Ustawmy długie zanikanie odpowiedniej głośności. Stwórzmy teraz vibrato, modulując za pomocą LFO wysokość dźwięku w sekcji pitch. Przytrzymując Shift, możemy zwiększyć dokładność regulacji parametru. Przemknijmy filtr i zaaplikujmy efekty. Mam nadzieję, że zainspirowałem Was do własnych poszukiwań dźwięków z użyciem Sample One w Presonus Studio One 5.